Cześć, witajcie, ja jestem Starek i dostałem do wniosku, że nagram wam jeszcze dzisiaj jeden odcinek z Wiedźmina. Co specjalnie dam mu trochę odpocząć, żeby faktycznie muszę ten odcinek nagrać. No i co, będziemy kontynuować zdanie, które chciałem jeszcze trochę pokontynuować w poprzednim odcinku. Tutaj Trish się naprawdę pięknie wystroiła i to mi się akurat w tym zadaniu tanie bardzo podoba. Mam nadzieję, że tym razem się nic nie zepsuje. No, no, widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dobra, wybiorę te wszystkie opcje. Widzimy się coś więcej o tym, Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Tak, to zrobimy. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? No idziemy. Mam tylko nadzieję, że tym razem mi się gra znowu nie wyksacy, że nie będzie zagrać teraz dużo problemów po tym wcytywaniu, no ale... I na minuta filmu. Trochę mu dałem odpocząć, bo prawie jest godzinę, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dzisiaj też nie zrobię wiele, tylko po prostu chodzi o to, że chciałbym w tym odcinku dokończyć to, co planowałem zrobić w poprzednim odcinku. Dlatego potraktujcie ten odcinek jako odcinek, który miał pierwotnie być pierwszym odcinkiem, który nagrałem, no, ale niestety się nagranie zaczęło. Gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Znaczy nie właściwie nagranie, tylko Wiedźmin, to się też tak, były problemy z Wiedźminem 3. Więc przepraszam za to. Teraz nagrywam takie dopełnienie tamtego odcinka. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. A chyba raczej będziemy musieli to zrobić. To jakaś pomyłka. Na pewno wiesz, po co tu jesteśmy. Owszem, ale mam rozkaz dopilnować, aby wszyscy goście weszli na teren posiadłości bez broni. Ja celimy też, no. Dobra. Zaraza. Życzę udanego wieczoru. Nie ma innego wyjścia, ale naprawdę Tris przepięknie wygląda tej sukni. Ja bym chciała taką mieć. Kiedyś mam nadzieję, że sobie taką zadbię. Pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. I właśnie to lubię w tym zadaniu, że tutaj Tris naprawdę pokazuje, że jest taka dziewczęca, taka uroca jest. To jest super. Taka wrażliwa tu nie jest i to jest mega fajne. Aha. Ten kolega chyba będzie miał jakiś problem z nami. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hmm? A ty to chyba ją z kimś pomyliłeś. To jakaś pomyłka, nie znam pana. Nie wygłupię się, Wiwianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. To chyba się jednak pomyliłeś. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward tam jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. No i się odwal. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzybiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Dobra. Skoda naprawdę tracić na niego czas. Chodźmy, Tris, nie róbmy zamieszania. Nie będę się z nim biła. Ej, Wianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed Passiflorą! Co za typ! Wracaj tu, kurzu! Wstrętny typ. Dokładnie. Sama by tego lepiej Tris nie podsumowała. Kraken. Kraken to się chyba z Monster High wyrwał. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Się za tobą stęskniłam.
Ale to chyba sobie... on ciebie nie da za cukier, jak naprawdę. Jeśli dostać się z Nowigradu, możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. No miły to on nie jest. Nie spodobał mi się. Czemu koniecznie chciałaś z nim porozmawiać? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. No, okej. Okay. Ale nie dadzą ciebie zacunkiem. Mogę z nim porozmawiać? No. Ej, bo to nie za bardzo. Ale naprawdę pięknie wygląda stylicz tej sukni. Rozejrzyjmy się tu. A z pewnością, naprawdę mi się podoba to zadanie, bo to jest to zadanie, gdy Triss naprawdę pokazuje, że jest taka dziewczęca, uroca i to jest super, jakby za ci mówiłam. Ale tutaj możemy grać w Gwinta i właśnie to chciałam zrobić. Gwint musi być. I właśnie to tylko poświęcę na te artykuł Gwinta. Mam nadzieję, że granie wyksacy. Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? A z przyjemnością! Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. No, jak nieostrożnie, to być może szybciej go pokonamy. Gramy. Dobra, słuchajcie. Podjęłam taką decyzję, że jednak dodam sobie Wesemira do talii, bo zawsze będę miał ten ruch dowódcy i będę mógł go pomnożyć. Również dodam Natalisa do talii. No i tutaj już raczej niczego nie będę zmieniać, więc możemy zaczynać. Będę z macocarstwo Nilfgaardu. Dobra, mamy Bigstrę. Okej, karty mamy nawet dobre w sumie. Chyba nie będę nawet niczego zmieniać, karty są dobre. Dobra, gramy. Zobaczymy, maneki by się przydał. Ale mamy w ręce głową medyczkę. Na skautem go sobie zostawię na inną rundę. Kurde, jak skubany. Ale chwila. Ja wiem, co ja mogę mu zrobić w ramach zemsty, proszę bardzo. Tylko, o kurde, on chyba użyje medycki i o tym nie pomyślałam. Dobra, to może tak na razie będziemy inwestować w pierwszy zond. Ajajajajaj, no właśnie o tym ze mnie pomyślała. No niestety. Ale dobra. Mam ruch dowódcy. I w sumie teraz mogę użyć, więc co? Teraz użyję to z końcego mrozu. Tak go osłabię. Spasował. No będę musiał ten ruch dowódcy wykorzystać. Ja mam Skiega, więc... myślę, że możemy to wygrać. Już w kolejnej rundzie nawet. Ja teraz to spiegiem. I mamy jeszcze jednego spiega, świetnie. Okej, on chyba był w stanie teraz przejadać moje karty. Jak nie będzie miał manekina, to wygramy, chyba. Kurde, pomnożę sobie te karty. A nie dobrze. O nie, nie! Dobra, nie, pasujemy. Pasujemy, ewidentnie muszę spasować. Bym se grała, gdybym nie spasowała. Ale jeszcze będziemy się mogli odkuć, to chyba będzie miał spiega, ewentualnie jeszcze.
Kurde, może mi gdzieś ta kartę ze 100 odrzuconych. Oby nie. Dobra, ma tego co, a tego co nie ma, to wygraliśmy. Wygraliśmy i teraz tylko będę mógł dobić. Dodatkowo jakby. Naprawdę. Nie dość, że z nim wygram, to jest tego dobiję. Dobra, zrobiłem, zapasowałem. Była akurat dobra decyzja. Dosyć. Jeszcze jedną partię? Karta idzie, trzeba to wykorzystać. Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Seli. Jego ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimnar, a Gomo poszedł w jego ślady. Nie należy go jednak lekceważyć w rozgrywce. Desperaci są niebezpieczni. Okej, okay, dzięki za radę. Dobra, na razie nie, bo chcę zapisać grę. Nie lubi pan wygrywać? Ja lubię wygrywać, tylko grę muszę zapisać najpierw. Dobra, gra zapisana? No to możemy grać. To jak? Gramy? Kolejny przeciwnik to hrabia Gomo Seli. A ja znowu to samo powiem. Jego ojciec w czasach swej świetności przegrał rodzinny majątek w Dolinie Nimnar, a Gomo poszedł w jego ślady. Nie należy go jednak lekceważyć w rozgrywce. Desperaci są niebezpieczni. Dobra, gramy, gramy. Gramy. Windyk musi być. Mamy szpiega, mamy dwalnium katy. Okej. Okay. Sila może jest, wymienimy ją. No i mamy Filipa, świetnie. Okej, ma jej wina. Ej, wina to akurat lubię. Ale ja mam lepszą kartę. Tylko właśnie on ma jedną kartę więcej i jeszcze ma Swiega, kurde. No faktycznie, on może być trochę trudniejszy, bo on ma... Nie dość, że właśnie miał Swiega, on to jeszcze miał jedną kartę więcej. Okej, teraz na dwie karty wyrzucił. A jestem tego szpiega, więc będę mogła użyć. Kurde, Milwa. Teraz by mi się gęsta mgła przydała, albo jakaś pozoga. Ajajaj. No muszę te karty dla coś wykupać. Ulewny deszcz. Dobra, ale mamy czyste niebo. Więc spróbuję stworzyć takie pozory, że on wygrywa tą rotację, że on wygrywa. Spróbuję takie pozory stworzyć. I w ten sposób mogę... O, właśnie, na to liczyłam. Na to liczyłam, dziękuję. I mamy manekin. W sumie to może dobrze, bo... Kurde, on może mieć jeszcze jakiegoś faza w rękawie. Albo wiecie co? Dam mu teraz wygrać. Chyba chcę od razu spasować. Kurde, ma tego jaskra. Ajajaj. Teraz to by się bardzo przydało zaskałącym róż. Co tutaj dam mu Dijkstra? Okej, będę sobie mogła Nie, nie, nie! To jest dobra, może jeszcze to nie jest stracona sprawa. Ja chyba jeszcze nie używam roku dowód 3. Voltesta, więc jeszcze mamy szansę tu wygrać. Dobra, nie po co nie chyba ostatać z tego rogu dowódcy. Chyba wygramy to. Tak, w sumie wygrałem, więc jest samego z Fortesta. No i że ostatecznie się udało wygrać. Dzięki temu, że tutaj dostałem wyrobokę, bo tak kurde to się udało wygrać. Dosyć. Jeszcze jedną partię? Gdyby
karta idzie, trzeba to wykorzystać. Sir Marius Flory. Mówią, że dzięki swojemu amuletowi z kości Zeugla nigdy nie przegrywa. Oczywiście, ja mógłbym coś na ten temat powiedzieć. No to tak, tak nie jest, prawda? Zagrywa, no to zagra, gdy się ze mną zmierzę. Tylko właśnie, kurde, grać jest teraz Gwinta, no w sumie... Nie mam ochoty. Miałem w tym odcinku... Nie lubi pan wygrywać? Zrobić to, co chciałem zrobić w tym poprzednim odcinku, który nagrywałem. Czyli rozegrać z wami dwie partie Gwinta i tą ostatnią sobie zostawię na kolejny odcinek. Kurde, i teraz nie wiem, co ryzykować, bo boję się, że na te ściny mnie niestety zaatakują. Kurde, grę chcę zapisać. Więc co? Nie, dobra, słuchajcie. Ostatnio zaryzykowałem i jak to się skończyło? Skończyło to się w ten sposób, że były te ściny, więc nie będę teraz ryzykować i zostawimy sobie tą ostatnią partykę na kolejny odcinek po prostu. I lub w kolejnym odcinku dalej będziemy kontynuować to zadanie. Na chwilę obecną ja kończę. No tak, który naprawdę pięknie wygląda. To będzie na tyle. Wiem, że taki odcinek krótszy, no ale też właściwie to jest... Teraz nakrywam odcinek, który miał być następnym odcinkiem, ale niestety były problemy i musiałem wtedy odcinek przerwać. Więc tutaj można by... Nagrałem wam takie dopełnienie tamtego odcinka. Więc to na chwilę obecną będzie na tyle. No i widzimy się jutro, myślę, w kolejnym odcinku. Bywajcie!